kolejna odsłona kongresu ESG Polska Mocy Biznesu. Dzisiaj w Warszawie rozmawiamy o tym, jaką polski biznes ma moc i co możemy zrobić, żeby ta moc była jeszcze większa. Kolejna z debat za nami, na pierwszym planie gospodarka obiegu zamkniętego. I o tym właśnie będę rozmawiać z panem Andrzejem Gartnerem na gorących krzesłach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No to kontynuując ten temat z debaty, proszę powiedzieć, jakie są oczekiwania klientów i konsumentów w zakresie tych opakowań w kontekście właśnie gospodarki obiegu zamkniętego? Myślę, że faktycznie klienci obecnie coraz więcej uwagi zwracają na to, jak produkt i opakowanie, które jest częścią produktu, wpisuje się w politykę prośrodowiskową. Jaki firma poprzez swoje produkty, swoje opakowania ma wpływ na środowisko i czy na pewno jest to wpływ pozytywny. I to widać wyraźnie w trendach, szczególnie wśród młodszych osób. Widać również w pewnych trendach dotyczących tego, co robią same firmy, które zaczynają przykładać coraz większą wagę do tego, żeby klienci widzieli, że chociażby w danym produkcie jest już surowiec wtórny, na przykład recyklat został użyty, że produkt na swój sposób, że opakowanie na swój sposób nadaje się dużo lepiej do recyklatu niż wcześniej, że na przykład zużyto mniej wody, że jest mniejszy ślad węglowy. I to są wszystko takie korzyści, które nie są związane bezpośrednio z pożywieniem, ale jakby budują nasze wyobrażenie o tych korzyściach środowiskowych i tą naszą odpowiedzialność środowiskową. Oczywiście nie jest to łatwe zagadnienie, bo opakowania do żywności nie spełniają wyłącznie funkcji transportowej. To są opakowania, które nam gwarantują bezpieczeństwo produktu, które gwarantują jakość produktu i odpowiednią trwałość produktu. Więc o ile mogłoby się wydawać komuś, no dobrze, ten producent stosuje dwie warstwy folii, niech stosuje jedną warstwę folii, ale z drugiej strony dwie warstwy folii chronią produkt na przykład przed inwazją szkodników do środka, więc bezpieczeństwo żywności. Dwie warstwy folii na przykład powodują, że produkt utrzymuje właściwy stan jakościowy. Więc to nie jest to takie proste zagadnienie, jakby się wydawało tak na pierwszy rzut oka. I tym wszystkim wyzwaniom muszą sprostać producenci, szczególnie w kontekście tych zmian, które też nas czekają, które wynikają z całej polityki unijnej, chociażby Fit for 55, czy Green Dealu, czy od pola do stołu. I tam cały czas przewijają się zagadnienia wpływu produkcji żywności, wpływu producentów żywności właśnie na środowisko, na redukcję śladu węglowego i na to, w jaki sposób doprowadzić do tego, że opakowania pożywności będą z jednej strony zbierane w odpowiedniej ilości, praktycznie 90%, taki jest target, i możliwe do poddania recyklingowi. Takimi pierwszymi właściwie poważnymi, już widocznymi dla konsumentów zmianami w Polsce będzie chociażby system kaucyjny, który teoretycznie ma zostać wdrożony od 1 stycznia 2025 roku. Co on będzie oznaczać konkretnie dla takiego przeciętnego Kowalskiego? Dla przeciętnego Kowalskiego, który widzi sam wierzchołek tego systemu, oznacza to, że kupując butelkę napoju, na przykład butelkę PET, plastikową, płaci kaucję, czyli na przykład płaci 50 groszy. No i potem, żeby odzyskać to swoje 50 groszy, musi wrócić do sklepu, który przyjmuje, albo do automatu, który przyjmuje te opakowania, oddać to opakowanie i dostanie z powrotem swoją kaucję. Czyli z założenia kaucja jest taka neutralna. Oczywiście dopóki nie wyrzucimy tego opakowania gdzieś do kosza zalegnie ono sobie, to będziemy wyrzucać nasze pieniądze. I taki jest cel dla konsumentów, żeśmy się wszyscy nauczyli tego, że opakowanie nie jest śmieciem, że opakowanie jest zasobem, cennym zasobem, które potem można jeszcze raz wykorzystać, właśnie wpływając korzystnie na środowisko. I to jest to, co widzimy my jako konsumenci, natomiast to, co widzimy my jako producenci, wprowadzający, to jest potężny, olbrzymi system, który ma doprowadzić do tego, że prawie 16 miliardów opakowań rocznie będzie w tym systemie kaucyjnym, że zostanie do nich naliczona kaucja, że zostaną zebrane i że zostaną poddane odpowiedniemu procesowi recyklingu. Jeżeli chodzi o butelkę PET, to już w roku 2025 każde nowe opakowanie będzie musiało zawierać 25% recyklatu. No i to jest to wyzwanie, bo żeby mieć recyklat, trzeba zebrać te opakowania, a potem jeszcze je przerobić. Na to wszystko zostało nam bardzo mało czasu, rok. My mówiliśmy, że to jest niestety za mało czasu, żeby zbudować system. Przeciętnie systemy buduje się w ciągu 3-4 lat. No i jeszcze niestety to jest czas, który się buduje systemy przy dobrej ustawie. Polska ustawa jest bardzo źle niestety zrobiona. Zawiera bardzo wiele błędów, bardzo dużo rzeczy, które są niejasne, które mogą powodować też potężne straty
po stronie tak zwanych operatorów, czyli tych, którzy będą zarządzać systemem kaucyjnym. No i finalnie może się okazać, że w tym pierwszym roku nie osiągniemy celów, które są zakładane, co już zresztą mówimy. No i należałoby pomyśleć o rozwiązaniach zapasowych, co będziemy sugerować, żeby faktycznie dojść do jakiegoś takiego w miarę efektywnego środowiskowo, ale również sensownego pod względem finansowym systemu. Na razie wszyscy prowadzą pracę, operatorów będzie wielu. Zwracamy uwagę, że część z nich nie będzie miało praktycznie nic wspólnego z wprowadzającymi, niestety, a szkoda. No i zwracamy również uwagę, że te rozwiązania prawne, które mamy, na przykład dotyczące VAT-u, czy dotyczące tego, w którym momencie kaucja jest naliczana, budują potężne ryzyka finansowe dla polskiej branży napojowej i to trzeba będzie zmienić. Rozwiązania zapasowe, to znaczy jakie? Co ma? Zapasowym rozwiązaniem jest albo jednak przedłużenie okresu wdrożenia, czyli o jeszcze jeden rok, na 1 stycznia 2026, tak żeby udało się zbudować. Bo system kaucyjny to jest cały wielki system logistyczny. To jest zbieranie, to są maszyny w sklepach, to są zezwolenia. To jest segregacja, to jest potem przekazanie do recyklingu. To jest olbrzymie przedsięwzięcie. To, co my widzimy jako konsumenci, to jest naprawdę taki malutki wierzchołek góry lodowej. I jeszcze rozliczenie tego wszystkiego, bo każda butelka, każda kaucja musi być rozliczona. Inaczej albo się płaci kary, albo traci się pieniądze. No, to na jedno wychodzi tak naprawdę. W związku z tym albo przesunięcie tego o rok, albo ewentualnie umożliwienie zbiórki nie tylko w systemie kaucyjnym, ale na przykład jeszcze w systemie zbiórki pojemnikowej, co żeśmy na poziomie już Sejmu sugerowali, że no jako takie rezerwowe zupełnie rozwiązanie. Zobaczymy, będziemy mieli prawdopodobnie nowego ministra klimatu, będziemy rozmawiać, będziemy wskazywać te wszystkie błędy, które są w tej ustawie, co trzeba pilnie poprawić. No i być może uda się jakoś doprowadzić do tego, żeby Polska jednak miała dobry system kaucyjny, bo na razie ta ustawa tego nie gwarantuje w żaden sposób. Z tych Pana słów też można wnioskować, że bardzo ważna jest otwartość na dialog, wzajemna rozmowa, współpraca, partnerstwo, czyli coś, co tak naprawdę wybija nam się podczas debaty, podczas innych gorących krzeseł, więc to jest też to, czego potrzebujemy poza czasem. Za brak dialogu pomiędzy biznesem a politykami czy rządzącymi zawsze płacimy my, konsumenci, bo na koniec na to się przekłada na drogie rozwiązania, na kary, na rzeczy, które nie działają. Więc jak najbardziej, zresztą to też ciekawe, bo ta ustawa o systemie kaucyjnym była dosyć długo konsultowana, bo praktycznie prawie 3 lata. Natomiast już na końcu wprowadzono bardzo wiele zmian, które nijak się mają do tych konsultacji, które po prostu wywróciły ją do góry nogami. No i liczymy na to, że faktycznie ten dialog zostanie przewrócony, bo przecież nie ma obowiązku posiadania systemu kaucyjnego. To my, wprowadzający przedsiębiorcy, chcieliśmy ten system i pokazywaliśmy, jak powinien być zbudowany, żeby był dobry, żeby dobrze funkcjonował. No niestety bardzo wiele z tych naszych propozycji zostało albo odrzuconych, albo kompletnie zmienionych. No i efekt mamy faktycznie taki, że bez otwarcia ustawy, bez zmian zapisów będzie bardzo, bardzo ciężko polskim przedsiębiorcom tą ustawę zrealizować, co oznacza poniekąd pewne osłabienie naszej konkurencyjności, bo jeżeli polski producent napojów nie będzie w stanie zbierać opakowań w systemie kaucyjnym, to zapłaci kary. Jeżeli nie będzie miał recyklatu, to zapłaci kary w odróżnieniu od przedsiębiorców niemieckich, słowackich i wielu innych. Mam nadzieję, że pozostanie w takim razie ta otwartość na rozmowę. Tak jak widać, takie inicjatywy choćby sprawiają, że ten głos jest już bardziej słyszalny, więc pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy się tutaj spotkamy i będziemy rozmawiać na ten temat, będzie Pan mógł powiedzieć, tak, udało się wypracować najbardziej korzystne i możliwe rozwiązanie. Mamy taką nadzieję i na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby tak się stało. Dziękuję za Pana. Dziękuję bardzo.